give me love, give me all your love, or cause I want you. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj pada śnieg. I tak od rana pada. Już trochę topnieje, no bo wiadomo, nie jest jakoś mocno zimno. No ale klimat piękny. Co prawda ulicę taką na mieście, bo już trochę przejechałam tych ulic, no to po prostu są czarne, mokre. Ale osiedlowe drogi są białe. Nie ukrywam, że jest trochę ślisko. No bo jest to takie uklepane, wiecie, tak jak ja z jednego miejsca nie mogłam w miarę wyjechać, bo była mega górka, musiałam gdzieś tam zmienić trasę, ale jak popatrzyłam sobie, bo jakoś u nas na osiedlu, nie wiem, czy jest ogólnie dużo rodzin z psami, czy co, czy po prostu jakoś dzisiaj tak wszyscy naraz wyszli, ale dużo widziałam osób, które spacerują z pieskami. I po prostu już, nie wiem, no co drugą osobę widziałam, która tak, wiecie, przy mnie idzie i nagle gdzieś tam się poślizgnęła. Nie to, że upadła tak perfidnie na, no, na chodnik, ale było widać, że idą po śliskim. Jeszcze gdzieś tam jak taki wielki pies pociągnął pana, no to no, widziałam tą ślizgę, widzę w oczach. Także no jest trochę ślisko, ale zaczyna się zima, tak ma być. Bardzo mnie to cieszy. Super jest, ale ogólnie przyjechałam do Lidla teraz zrobić zakupy. Jak wiecie, ja uwielbiam robić zakupy z samego rana. Mamy ogólnie piątek, więc dzisiaj i tak będzie więcej ludzi, no bo piątek, sobota to tak ludzie na weekend robią zakupy. No ale mamy 8:20, 8:30, coś takiego i zaczynam robić zakupy, żeby już mieć wszystko na weekend. Ewentualnie jakieś tam pieczywko do jakiejś piekarni się podskoczy jutro, żeby było świeże na niedzielę, a tak to będę miała dzisiaj ogarnięte zakupy. Założyłam sobie oczywiście ten mój płaszczyk taki misiowaty i te ze Sinseya rękawiczki, także jest mi ciepło i zaczynamy ten dzień. Wróciłam do domu i zrobimy food haul z Lidla. Może na samym początku to Wam pokażę ubranie, jakie kupiłam. Słuchajcie, takie skarpetki świąteczne, bardzo długie, grube, one mają tutaj taki antypoślizg. Ja kiedyś takie skarpetki miałam z Pepco. Kupiłam sobie, on był na promocji, ten taki sweterek, zobaczcie. O, taki sweterek. Kupiłam eseczkę 36-38 rozmiar, coś takiego. Ogólnie ja tak za takimi świątecznymi sweterami nie przepadam, mam może jeden. I to taki czerwonawy, a tutaj taki, niby ma wzorek taki świąteczny, ale jest taki beżowo-czarny. I on był na promocji, jakieś 35 zł kosztował, za jakieś 40 parę, nie wiem, jakby już bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że go po prostu wezmę. Takie bułeczki cztery sobie wzięłam. Chlebek taki ziarnisty. Słuchajcie, ja pieczywo kupuję w plastikach, bo w torebkach plastikowych, bo po prostu w papierowych szybko mi czerstwieje. Dwie paczki mandarynek, bo u nas mandarynki idą bardzo, Natanek uwielbia. Cukinie dwie, planuję zrobić szaszłyczki ogólnie, dlatego te cukinie są. Takie dla Natana skarpetki, też takie grube, świąteczne, z antypoślizgiem, dwie pary. Jedne takie zwykłe, czarne, z czarnym, z białym antypoślizgiem, a drugie takie wzorkowane, świąteczne. On ogólnie nie lubi skarpet, ani takich grubych to szczególnie, ale jak zobaczy, że ja mam takie skarpety świąteczne i będę w nich chodzić po domu zamiast ciapów, to on też na pewno będzie chciał, więc mu wzięłam. Wzięłam też mu taką czapkę. Ona niby jest cienka, ale w środku jest z takiego ocieplacza, mu bardzo ładnie w takich niebieskich i granatowych kolorach. Dodatkowo mu też wzięłam skarpetki czteropak, takie jakieś granatowe z zwierzątkami, później zwykłe granatowe, później granatowe z zielonymi paskami, białe z zielonymi paskami i kolejne zwierzątka, takie niby grubsze, ale nie są takie grube jak tamte poprzednie. O nie, batoniki takie w trzypaku, ale one muszą iść szybko do lodówki. Trochę mi tu światło prześwietla, bo tutaj mam obok żelandol. Pomidory. Kukurydza w takich małych puszkach. Idealnie mi się, słuchajcie, sprawdza. Takie małe puszeczki do sałatek.
Kupiłam też ziemniaki. Ogólnie to ja często ziemniaki mam od moich rodziców, ale już zjadłam to, co miałam. Więc tak. Sałata lodowa, to właśnie ja uwielbiam taką sałatkę, że sałata lodowa, kukurydza, papryka, feta, do tego bagietki właśnie dwie kupiłam, także też taką sałatkę zrobimy. Bardzo ładne były pomarańcze, śliczne były pomarańcze i też je wzięłam. Jak widzicie, też w plastiku, bo tak było najwygodniej, najszybciej. Pakowane papryki wydawały mi się ładniejsze w takie pakowane niż te, które tak leżały i pojedynczo się brało, one jakieś były brzydkie. Dwa ogórki, właśnie taki ser kanapkowy, ja go nazywam feta, właśnie do sałatki z kapusty, z sałatą lodową, z bagietką, z kukurydzą. Dla mojego Kondrata, on uwielbia, w sumie on tylko jedyny pije te skyry waniliowe u nas, on je bardzo lubi. I zawsze warto mieć je w lodówce, on często sobie tak podejdzie, do lodówki weźmie, wypije i już. Polędwiczki z kurczaka. Podudzia z kurczaka, to ja, wiecie, upiekę do piekarnika młyna, tam pieczone, taki kurczak pieczony uwielbia. Jeżeli chodzi o te polędwiczki, to właśnie chcę zrobić szaszłyki, papryka, cebula, cukinia. Tak, papryka, cebula, cukinia i taki kurczaczek, takie polędwiczki w przyprawach. A mój Kondrat uwielbia, on nie lubi kurczaka, tylko on lubi karkówkę. Więc jemu zrobię z karkówką. Tutaj jest kilka plastrów i nie wiem, jeden, dwa plastry będą na szaszłyki, a resztę po prostu zrobię kotleciki, takie tak jakby schabowe. Także takie zakupy z Lidla. Cieszę się, że już je mam za sobą. I zaczynamy, słuchajcie, już w pełni ten dzień. Słuchajcie, wczoraj zasłony już wyjęłam z paczki i uprałam, teraz je muszę wyprasować, są takie trochę pogięte. Kiedyś taka znajoma mi powiedziała, że ona takiego weluru nie prasuje, że nie można. Ja powiem wam, prasuję tylko nie tą stroną, tylko tą taką drugą stroną. O tą stroną prasuję. One i tak jeszcze później nie są idealne, gładkie, ale z czasem się po prostu same prosto. Chodzę, słuchajcie, z taką spinką, żabką tutaj u góry. Tak sobie jakoś spinam po prostu, jak ją wczoraj kupiłam. I słuchajcie, ja wczoraj paczkę z Eurofirany rozpakowałam wieczorem, jeżeli chodzi o, o zasłony. A teraz rozpakuję z wami taką narzutę. Powiem wam szczerze, że jak wczoraj w Sisleju zobaczyłam i na stronie, i na żywo narzuty i zasłony, no to jestem trochę zła na siebie, że kupiłam w Eurofirany. Mimo tego, że w Eurofirany była promocja, to i tak bez promocji w Sisleju bym kupiła taniej. To tyle fajne, że są w takich fajnych pokrowcach. Jest taka jasna siwa. Bardzo fajna w dotyku i jedynie jakby co mi się najbardziej podoba w tej narzucie, na zdjęciach widziałam i w Sisleju na przykład tego nie, no nie było na narzucie, to jest taka falbanka. I ona jest, ta falbanka jest po całej długości, jakby wiecie, bardzo fajna taka falbanka. Ja mam łóżko ciemne siwe, takie welurowe i na to narzucę taką jasną narzutę z falbanką. Ja to teraz po prostu muszę wyprać, wrzucić do pralki i wyprać, bo na razie mam jeszcze tą tutaj, co widzicie z tyłu, ona też jest spokojna, jest dwustronna. Jednak chciałam właśnie coś takiego ozdobnego, jakąś taką falbankę, też to jest trochę jaśniejsze, także tak to wygląda. Idę ją wrzucę do prania i zacznę prasować firanki i zasłony i sobie tutaj przywieszę, nie mam jeszcze takiego drążka, tego karnisza w pełni, bo są to tylko haki, więc będę musiała jeszcze umyć rurki, przyczepić rurki i przywieszę sobie te firanki i zasłony. Trochę te firanki są ciemne, nie ukrywam, że trochę nie pasują mi, jednak chcę sprawdzić, przywiesić. Najwyżej te zasłony oddam mojej mamie, a kupię sobie jaśniejsze, ale to muszę do jakby przywiesić, trochę pofunkcjonować w tej sypialni z tymi zasłonami i wtedy stwierdzę, czy są za ciemne,
czy są ok. Jak będą za ciemne, to po prostu w Sinsayu są w dobrej cenie jaśniutkie zasłony. Też są w Pepco, wczoraj widziałam jaśniutkie zasłony, też w dobrej cenie. Na pewno tańsze niż na Eurofirany i po prostu sobie wtedy kupię. Na razie będą te, które mam, które kupiłam. I zobaczymy, bo tak jest, boję się, że może być trochę za ciemno. Z drugiej strony my i tak na wieczór mamy tutaj takie czarne rolety i one nam całkowicie ściemniają pomieszczenie, w sensie no my, jak nawet teraz bym zasłoniła te rolety, to będzie ciemno jak w nocy, po prostu nic nie będzie widać, więc i tak mamy dość ciemną sypialnię, jeżeli chodzi o wieczór, bo mamy gwiazdne niebo i sobie zamykamy rolety, łączamy gwiazdne niebo i te gwiazdy nam tak oświetlają fajnie tą sypialnię, jest ciemno i te gwiazdki pięknie widać, więc jeżeli chodzi o taką zimową porę, no to te zasłony, czy będą ciemne, czy jasne, mało mi pewnie będą robiły różnicy, ale pewnie latem będę chciała coś jaśniejszego. Słuchajcie, to jest ta nowa narzuta, jeszcze nie uprana, tylko tak sobie położyłam, a to jest ta stara, także no jest różnica. Ta jest jaśniejsza, ta ma taką właśnie fajną falbankę, jak widzicie, także no na pewno będzie ładniejsza, fajniejsza, też jest w dotyku. O tą kupiłam 5 lat temu, czy 6 w Jusku, a tą na Euro Firany. Dobra, firanki wiszą, dwie są tutaj rzucone. One mają taki wymiar jak zasłona, więc też śmiało mogą być zasłonami, ale ja jeszcze dorzucę zasłony, chociaż naprawdę spoko, spoko mogłoby wyglądać, że te firanki na miejscu zasłon by były i też by było ok. Zasłony wyglądają tak, jest trochę ciemno, bo jest na dworze ciemno. Konradowi podoba się bardziej z zasłonami, mi bez zasłon, same firanki. Także tak to się prezentuje, ale zobaczymy, jak to będzie później po prostu. Jest naprawdę ciemna pogoda, też trochę rolety są do połowy wyrzucone, żeby tak przyciemniło pomieszczenie. Trochę mam wrażenie, że to jest zupełnie inny siwy. Zupełnie inny siwy niż ściana, niż łóżko, bo łóżko, ściana, mam wrażenie, że po prostu tak jakby ten sam kolor, tylko ciemniejszy, jaśniejszy, wiecie o co chodzi. A zasłony mają inny kolor siwego, a chciałam dopasować, ale tak to jest właśnie przez internet kupowanie. Także Konradowi się podoba. Ja zobaczę, jak to będzie w ogóle wszystko współgrało z tą narzutą, która się pierze. Ona musi wyschnąć, więc tak naprawdę jutro pewnie będzie dopiero do użytku. I jeszcze kupiłam te poszewki wczoraj, uprałam je i zaraz je prasuję, nałożę na łóżko. Także zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawowało. Jeżeli mi naprawdę się nie będzie podobało, to albo te zasłony zdejmę i dam Natanowi do pokoju, bo u niego muszę wymienić zasłony. Tak się do tego zbieram, ale nie wiem, jaki kolor mu dać nowy. A jeżeli nawet albo zdejmę, albo kupię nowe, po prostu jaśniejszy siwy. Nie wiem, zobaczę. Na razie się to prezentuje o tak. Wygląda to spoko. Firankę zawsze można zdjąć, zawsze można doczepić, dołożyć, więc nie będę się aż tak tym przejmowała. Ale no, fajnie było, żeby to wszystko kolorystycznie pasowało. Teraz wychodzi na to, że jest kilka odcieni siwego, ale może się po prostu przyzwyczaję do tego. Jeszcze nic nie jadłam i zrobiłam sobie kanapeczkę z herbatką. Kanapeczki, tak naprawdę to jest ten dzisiejszy chlebek. Ja go przypiekłam trochę w tosterze, bo ja lubię świeże pieczywo, ale dookoła przypieczone. Serek taki śmietankowy w rożkach i dużo, dużo pomidora i przypraw. Zawsze jak robię kilka rzeczy na raz, to po prostu wszędzie jest bałagan, dużo mam na stole okruchów, plam, muszę zaraz porządnie posprzątać kuchnię, bo sypialnia już prawie została ogarnięta. Uprałam i uprasowałam poszewki ze wczoraj. Boże, jak śnieg pada, ale taki mega mocny. Teraz sobie siedzę przy oknie. I słuchajcie, mam takie poduszki dwie z Ikei. Ja kiedyś kupiłam po prostu poduszkę oddzielnie i wiecie, i oddzielnie poszewkę i całe życie te poszewki siwe tutaj były z nią, po prostu tylko te poszewki prałam, a teraz sobie taką zwykłą, najzwyklejszą poduszeczkę, my na niej nie śpimy, ona jest bardziej taka ozdobna, ewentualnie do jakiejś tam, żeby tak sobie głowę oprzeć,
Zmienię sobie na granatowy kolor i będziemy już blisko zakończenia sypialni. Bardzo mnie to cieszy. Powiem Wam, że ja nigdy w życiu nie, nawet nic nie robiłam takiego w sypialni. Na przykład jak miałam coś do ogarnięcia na laptopie, popracować czy coś, to nigdy tego nie robiłam w sypialni. A wczoraj zrobiłam sobie herbatkę, wykąpałam się, jeszcze przed snem trochę, tutaj mam już stanowisko, bo mam też półeczkę, laptop sobie tutaj leży, laptop był zawsze w kuchni albo w salonie, teraz sobie leży tutaj, ja sobie przed snem jeszcze jakieś tam rzeczy robię. Nigdy tak nie było i powiem Wam, że ja nigdy tej sypialni nie lubiłam, a teraz naprawdę czuję się w niej rewelacyjnie. Miło mi się wczoraj ogarniało różne rzeczy, między innymi montowałam vloga, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Boże, wszędzie są moje włosy, słuchajcie. Dobra, poduszeczka jedna jest, jeszcze muszę tutaj róg dobrze wyjąć. Poduszki ogarnięte. One są takie fajne, słuchajcie, z jednej strony mają taki wzór, a z drugiej strony są takie gładkie. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all. Bardzo dawno nie jadłam kaki i ostatnio kupiłam dwie takie mało dojrzałe i sobie leżały, nie wiem, 2-3 dni temu je kupiłam. I leżały sobie tutaj w kuchni i jedną sobie teraz zjem. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Ten sweter, który kupiłam rano dzisiaj w Lidlu, w ogóle go nie rozpakowałam, leżał w kuchni na stole, w sumie na takiej półce. I go teraz rozpakuję i w ogóle zobaczę, czy on jest jakiś dobry, czy on jest duży, czy nieduży. Materiał ma bardzo fajny, taki mięciutki jest, słuchajcie, jak za 35 zł, to powiem Wam, że mega. Założę go sobie. Co prawda tutaj mam, bo mam, jestem w takim kombinezonie, taka bluzka i leggingsy połączone. Mam spinkę, tą żabkę, a ona mi trochę przeszkadza. Powiem Wam, że do takich czarnych spodni skórkowych, które bardzo często noszę, to powiem Wam, że spoko taki sweterek. Mega, w ogóle jest taki ładny. Jest taki mięciutki. No, ja ogólnie takich swetrów prawie nie mam. Bardziej chodzę w różnych cieniutkich golfikach zimową porą niż właśnie w takich sweterkach. Mam jakiś jeden. Ale świąteczny sweter taki czerwony, ale on był niewypałem, bo ja go jak kiedyś gdzieś przez internet zamawiałam, to myślałam, że to jest taka sukienka sweterkowa bądź tunika, a przyszedł i albo ja jestem wysoka, albo to jakiś taki źle wymiarowy było. I jakby ani to nie jest tunika, ani sukienka, ani sweter. I ma taką bardzo dziwną długość i jest też bardzo grube. Było mi w tym gorąco, niewygodnie, nie wiedziałam do czego to założyć. A tak, taki sweterek do czarnych skórkowych spodni będzie spoko. Teraz co prawda nałożyłam sobie na ten kombinezon, ale będę w grudniu w tym raczej chodzić, bo mega mi się podoba. Jest właśnie taki fajny, mięciutki. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia!